W nawiązaniu do naszego niedawnego materiału oraz waszych komentarzy postanowiliśmy zaprezentować wam 5 najbardziej ekskluzywnych zakładów karnych z całego świata. Rozsiądźcie się wygodnie, cześć wszystkim, zaczynamy! Zaczynamy od rodzinnego więzienia w centrum słonecznej Hiszpanii. Jednostka jest nietypową, bo jako jedna z niewielu, a być może jedyna, pozwala na przebywanie tam skazańcom wraz ze swoimi dziećmi. Czasami można tam również spotkać oboje skazanych rodziców wraz z pociechami. Budynek jest oczywiście przystosowany dla tych najmłodszych i zamiast odpadającej farby na ścianach zobaczyć tam można kolorowe postacie z bajek. Każda rodzinna cela wyposażona jest dodatkowo w małą łazienkę oraz szafkę pełną zabawek, aby dzieci czuły się tam jak najlepiej. Zaglądamy do Austrii. Tam, w małej miejscowości Leben, znaleźć można nowoczesny zakład karny nazwany Centrum Sprawiedliwości. Powstały w 2004 roku, zachwyca swoim nowoczesnym wyglądem oraz wyposażeniem przewidzianym dla więźniów. Boisko do koszykówki, bogato wyposażona siłownia oraz sporych rozmiarów zielony skwer przeznaczony do spacerowania. Czego więcej chcieć za kratkami? Każdy z 205 mieszkających tam więźniów posiada osobną celę gwarantującą bezpieczeństwo i prywatność. Przenosimy się do Norwegii, a mianowicie na malutką wyspę Bastøy. To właśnie tam znajduje się półotwarte więzienie, w którym porządku w ciągu nocy strzeże zaledwie 5 pracowników. Osadzeni mieszkają w niewielkich domkach, a dla zabicia czasu pracują na farmie. Oczywiście, jeśli tylko mają na to ochotę, to po pracy czeka na nich wiele rozrywek, przykładowo wędkowanie, jazda konno czy granie w tenisa. Biorąc pod uwagę fakt, że nie są oni tylko w minimalny sposób kontrolowani, można powiedzieć, że odsiadka w tym miejscu przypomina wymuszone wakacje. Na wschód od Norwegii znajdziemy kolejne nowoczesne więzienie, tym razem za szwedzką granicą w miejscowości Sollentuna. Urządzona w nowoczesnym stylu jednostka zapewnia swoim więźniom wiele rozrywek, takich jak oglądanie cyfrowej telewizji, ćwiczenia na siłowni, granie w PlayStation czy gotowanie w odpowiednio wyposażonym aneksie kuchennym. Żeby tego było mało, w każdej celi znajdziemy gustowny zestaw wypoczynkowy oraz łazienkę, której nie powstydziłyby się nawet średniej klasy hotele. Na koniec dzisiejszego odcinka przenosimy się do Indonezji i prezentujemy wam więzienie dla kobiet w Dżakarcie, a dokładniej Pandok Bambu. Jednostka ta wyróżnia się od zaprezentowanych wcześniej zakładów jednym zasadniczym szczegółem. Wszelkie udogodnienia, rozrywki oraz gadżety dostępne dla osadzonych pojawiły się ze względu na panującą tam korupcję, więc nie do końca legalnie. I tak znudzone więziennym życiem kobiety postarały się o klimatyzację, lodówki, wieczorne imprezy karaoke, a nawet wyposażenie salonu fryzjerskiego i kosmetycznego. Zgadujemy, że żadna z nich nie narzeka na brak zajęć. Kto by pomyślał, że istnieją więzienia, w których przebywanie może być tak komfortowe? Nasuwa się jednak pytanie, czy te wszystkie atrakcje i udogodnienia zastąpią człowiekowi czas, który mógłby wykorzystać na wolności? Odpowiedź zostawiam wam. Dzięki za oglądanie. Pozdro.